Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, się ze mną jest Lucek. Siemanko, tak jestem jest, Lucek. Ponownie jesteśmy w naszym centrum, mobilnym centrum dowodzenia. Dzisiaj będziemy testowali BWP, ale na tym musimy podjechać. Także chcesz tu siedzieć? Nie no, wychodzimy stąd. Nie? Tak? No dobrze. Nie, bo... ja chcę przetestować też BWP. Tylko wiesz co, BWP jest w tym. A dobra, zamówię je. Ale wiesz, nie, to nie ma sensu. Czemu? Bo ja mam je w garażu. No a nad garażem mam warsztat. No dobra, to nie wiem. Ale czekaj, bo w tej przyczepie nie możesz modyfikować? No, nie wiem. Powinieneś móc, trzeba to sprawdzić. To zadzwonić do tego, czekaj, zadzwonię do mechanika. Zamawiaj, no. Panie mechaniku, potrzebuję mobilne działko. Tutaj obok McDonalda, poproszę. BWP, poproszę. Nie ma sprawy. Tak. Już jedzie, dobrze. No tak się załatwia właśnie ten zadania w GTA. Wystarczy zadzwonić, kierowca przyjeżdża, dostarcza. Sympatycznie. O kurde, z drugiej strony. Śmiesznie dostarczył. Pytanie, jak się tu wsiada? Tu się wsiada? A tu. O Jezus, tak, tu się wsiada. A jeszcze można ten, do działka wejść, spoko. No właśnie i jakoś ja też... O, dobra, ja jestem tym, co wsiada na działko. Nie wiedziałem, że z tej strony się wsiada. I jeszcze z tyłu może wsiadać dwóch graczy. Jako ten? Jako działko. Jesteś jako działko? Na razie nie strzelaj, bo nas będzie policja gonić. Ja zmodyfikujemy to jeszcze, czekaj, wjadę tu. Aha. Dobra, da się? Muszę zrobić. da się. Czekaj, teraz patrzmy. Czy ty będziesz to widział? Mam nadzieję, że będziesz to widział. Widzisz to? Nie wiem. Jak jesteśmy tu w środku? Czekaj. A! Ja cię widzę, siedzisz. O, okej. Okay. Taki ja też... kurwa kota tam w środku i taka kobitka jakaś, wiesz, wojskowa. Czekaj, próbuję zmienić kamerę, ale nie mogę nic zrobić. Mogę wyjść? No dobra, mogę wyjść, jest okej. Co ty gadasz? Będziesz mi tu biegał teraz? Jak tu jest wysoko w tej naczepie. Dobra, czekaj, biorę pancerz dodatkowy. Można tam zajrzeć do środka, ale tam ciemno jest. O, widzę cię, siedzisz tam. Silniczek lepszy wezmę. Światło nie ma tego, wiesz, neonów nie ma, no. To lipa trochę. To lipa, o, patrz, ale możesz felgi zmienić. Moro. No fajnie. To, o. Wow. Widzisz, te kolory się zmieniają? Fajnie. No, pewnie. Ej, są, czekaj, zablokowane przyrodnicze i jakieś tam inne. No, bo później to możesz odblokować, no. Dobra, czekaj, zobaczmy, weźmy jakiś taki czarny. Fajne maskowanie. Miejski jest. Bojownik, taki ciemny jakiś musiałby być, żeby nas nie było widać za bardzo. O, to jest dobre. 21 tysięcy tylko, nie? No spoko, jasne. No, za darmo prawie. Mina zbliżeniowa? Tak, zostawiasz z tyłu miny, fajne. Naciskasz chyba... Ale to też do musimy odblokować, niestety. O, cały chromowany mogę zrobić. O, chromowany, what the fuck? Jak to wygląda? Nie, możesz nie, zostawić. Nie, oczy, proszę cię. Ja jak będę miał BWP, to zrobię sobie chromowany. Czekaj, metaliczny, matowy jakiś. O, czarny fajnie wyglądał. Taki, no? Nie? No, niewidoczny jest w ogóle. Jasno-szary, dobra, niech będzie. W nocy to będzie fajnie do akcji. Skrzynia biegów taki. Rajdowa. Turbo. Broń. Dawaj te felgi zmieniaj, bateria, to jest najlepsza beka. Bateria ziemia-powietrze za 198 tysięcy masakra. To wszystko tak drogie. A, czekaj, to jest dobre, to ja bym mógł z tego strzelać. Ale nie, wiesz, to nie mogę tego na razie. Ja bym wolał działko. No też trzeba odblokować. Też trzeba odblokować. Czekaj, terenowe jakieś pojazdy, kółka muszę wziąć. Terenowe? Nie, to są takie, co za teren, co to ma być. Wezmę terenowe. No, what? Ja pierdzie, jak to wygląda. No Amazon, nie. Amazonka, dobrze wygląda. Kolor, czekaj, rodzaj, nie. Koła, ulepszenia, kuloodporne już są, na szczęście. Pokaż. Jest sportowe, nie, czekaj, projekt opon. Co? Masakra, nie? Taki śmieszny tu. Nie robimy sportowego. Szyby. O, limuzynowy można dać. Nie będzie nas widać. Nie będzie wiadomo, kto gdzie siedzi. No rzeczywiście, no teraz się nie widać. A ciekawe, czy ja bym mógł przestrzelić te szyby i cię zabić na przykład. Teraz nie, wiesz co, innym razem. Teraz nie, widzę taką... Ej, to... Dobra, wsiadaj. Głowę kota. No. Już? Dobra, wsiadam. Czekaj, o, zablokowało mi się coś, okej. Okay. Użyj włazu. Już. I o, cyk. Proszę bardzo, dobra. Jestem. Opuszczamy centrum mobilne. Jedziemy. Elegancka. Paweł, powiedz tylko, gdzie strzelać. Ja to zrobię. Czekaj, ja zapalę lampki, zobacz jak to wygląda. Takie słabe, no, takie słabe trochę. No. I teraz dawaj do wody od razu. Do wody? Zobaczysz jaka akcja jest. No, stary, wiesz jak fajnie? Nawet szybki jest, muszę ci przyznać. Tylko mało zwrotny, to od razu mówię. Jeżeli ktoś chce to kupić, aha, to jest to mało jak, zwrotne. Jak Kuruma. Nie, no, Kuruma nie jest i tak głupie, bo jest zajebisty.
jest najlepszy pojazd chyba z tej aktualizacji. Mówisz? Znaczy, nie, czekaj, najlepszy jest rakietowy ten motocykl. Rakietowy? Tutaj no sobie możesz też zjechać. Tutaj możesz do wody? Dobrze, czekaj. No, pewnie. Gdzie tu się wjeżdża? Jakiś wjazd poproszę. No był tam, no co ty, Paweł, mapy nie znasz. Akurat taki słup ktoś postawił, nie wiem skąd się wziął. Dobra, już wjeżdżam, no, spokojnie, no widzisz, to czekaj, to wymaga czasu. Ona jest mało głęboka, wiesz? O, no w tą stronę, o właśnie. Czekaj, na razie wolno, na razie wolno. No na razie bardzo wolno. I faktycznie głódka już zaczyna wyglądać. Kółeczka się przytopiły. No i już chyba pływa, tak? Nie, jeszcze to jeszcze chyba normalnie może jechać. Tutaj ciężarówką jeszcze byś wjechał na przykład. Czekaj, tu teraz będzie. O, pas, nie, pas, pas, teraz będzie. Nie. O. No. Już chyba pływa. O. Teraz płynie już, teraz już płynie. Zobacz jak zapieprza, tu można przecież teraz... O, zobacz. Zobacz jak to strzela mocno. Jak czołg. O, już nas policja. Nie wiem, czy ma takie same... Nie wiem. Nie rozumiem ich, naprawdę. Jakiś przypadek. Ciekawe ile wytrzymuje strzałów tak w ogóle. Niektórzy mówią, że 9. Czekaj, za 9... Czy 9 albo 8? Jak to gdzie było? Tu się wyjeżdża? Jest gdzieś tu wyjazd po drodze, po kolej? W prawo. W prawo tutaj gdzieś, nie? Dobra, czekaj. Bzi, płyniemy. O. Ty dobry, ale on jest fajny, ja nie mogę. Można takie fajne akcje nim robić. No elegancko, wiesz, możesz płynąć, wiesz, to jest fajna sprawa, bo masz normalnie w garażu, ja on w ogóle nurkuje, nie wiem czy wow, widzisz. Co to było? Masz jak nurkujemy. No widzę to. Wow. U mnie to trochę inaczej wygląda chyba. Wow. Przepraszam, niestety nie zauważyłem. U mnie to trochę inaczej wygląda, znaczy? Ale no widzę, no, że tak się tyłem jakby zatopiłeś w dół. No to tak to wyglądało. Aha. Także w sumie dobrze to widziałeś, muszę ci powiedzieć. Nie ma. Czekaj, musimy mieć jakichś przeciwników. Ty dawaj, robimy łowcę głów tym pojazdem. Widzisz, dobrze. No dawaj. Gdzieś tu muszę wypłynąć tylko na powierzchnię. Tu jest zbyt stromo. Jestem pewien, no to raczej ale nie tutaj podjedzie. Zaraz ci będzie na pewno. Po prawej stronie powinno być coś. Naprzeciwko wiem, że jest. Tam. A tam coś jest. Nie no masakra, żeś mi tu. Patrz, ludzie w ogóle skaczą do wody, co to jest grane, boję się. Zobacz, tu, o tutaj jest coś, nie? Łowce głów to raz, dwa. Ja na działku, oj super to jest, naprawdę. To działko jest wyja mocno. Dobra. To jest takie wybuchowe. Ciekawe czy taki sam power ma jak to działko od czołgu. Wow, patrz jakie przyspieszenie dostałem teraz. No. Czekaj, tu się wyjeżdża gdzieś chyba, nie? Tędy pojedziemy. O. Tylko z tym skręcaniem jest strasznie. Bramka otwiera się. Z kultury, weź tych panów tutaj ściągnij po lewej, bo oni tak się patrzą krzywo. O, bardzo dobrze. I policja nas goni. Nie szkodzi. Dawaj łowcy głów, dawaj. Ja chcę już zabijać tym działkiem. O Jezus! O dobra. Czekaj. Weź tego pana policjanta jakiegoś znajdź. Musimy zrobić porządną rozróbę. Znaczy proponuję nie strzelać do graczy, bo później się wkurzą wszyscy i będą do nas strzelać też. O, pan policjant cofnął. Oj, dobra. Pyk. W ogóle dam limuzynowe w ogóle lampki, a z przodu nie mam w ogóle tego. Same dziury są, dziurawe to jest. Nie lampki, tylko te, szyby. No szyby dziurawe są coś. A ty powiedziałeś lampki. Tak? Limuzynowe. Lampki limuzynowe, przepraszam, pomyliłem się. O, czekaj, spróbujemy zrobić stuntowo. No dawaj, no. O, będzie na most? Nie. O, come on. Co? Jak on jedzie w ogóle, co jest grane? Tym autem będzie można stuntować. Chyba tak. Dobra, zobaczmy co na lotnisku się dzieje. Ewidentnie tam chyba nas potrzebują, ja czuję to. Kto nas tam potrzebuje? A nie wiem, no tam ogólnie tacy różni. Przecież. Dobra, już tam wjeżdżamy. Ale też nie można tutaj jakoś specjalnie, kurczę, ten, driftować. Jakaś lipa. No trochę ciężko jest. Te PWP jest beznadziejne, no jak mam tutaj... Jak beznadziejne? Jak nie mam robić, no proszę cię. Czekaj, czy tu się otworzy brama? O nie. Wow, dobra. Nie trafimy na początku, ale się udało już. Wszystko ogarnięte. Jedź pan. Policaj. Dobrze. Ty, a może na bazę wojskową? Na bazę wojskową? I dobry pomysł. No. Czekaj. Dobra, kierunek baza wojskowa. Jak dojedziemy oczywiście. Dojedziemy, człowieku, to jest wytrzymałe. Dobra. Jedziemy na bazę wojskową zobaczyć.
Nie, to spoko, jak ciekawe, drugi gracz tutaj, który strzela, to jest elegancko. Wszystko ściągniemy. Czekaj, śmigłowiec próbuje. Śmigłowcy, nie śmigłowcy, nie. Wszystko schodzi. Dokładnie. Dobra, lecimy w takim razie na bazę wojskową, zobaczymy co tam w bazie wojskowej. To ponoć jest bardzo wytrzymałe. Co jest wytrzymałe? Mam 5 gwiazdek, nie wiem czy wiesz. Ja też. Ej, ogólnie nie wiem czy zauważyłeś, zobacz co z tyłu jest. Haczyk. A wiesz co znaczy jak jest haczyk? Nie. No to można podczepić sobie dowolną rzecz. Naprawdę. Ja czekam, bo mnie strzelają. O. Chwila. Czekaj, próbuję. Ratuję sytuację. Ja też. O, shit. O, nie! No bez jaj, no chyba to tak się nie może skończyć. Czekaj chwilę. Przydałby się ktoś, kto nas spokojnie, nie wiesz. Ja mogę wysiąść ale na chwilę, ale nie auto. Będzie mi wtedy... Auto jest po prawej, jedzie. Przecież nie mogę go zatrzymać. Weź go! Szybko! Szybko! O kurda, suka, poważnie. Po głowie! Bez jaj. Nie wierzę w to, no kurde! Dobra, teraz ja wysiądę, czekaj, spróbuję. Stop! Szybko pojazd. Jezus, radiowóz człowiek. Znalazłem! A! Dobra, okej, okay, nieważne. Mam nadzieję, że policjant nie rekwiruje tego pojazdu, jakim PWP jest. Chyba nie. To byłoby dziwne. Dobra. Nie rekwirują. Czekaj, auto jest, znalazłem jakieś tam. Auto podróżnicy znalazłem. Idziemy na bazę wojskową, bo tam o, trzeba załatwić. To auto, ten... świetnie. Uwaga, habuję! Dobra. Elegancko, proszę wsiadaj. Śmiało, użyj drzwi. Myślałem, że cię przeskoczę. Ej, co jest? Już cię gonią? Za no co? Nie te auto wziąłem, co trzeba, wiesz? Simon, ej, trzeba. Gdzie... Jezus, już po oponach? No bez jaj. A gdzie twój czoł? Już tam do niego jedziemy, spokojnie. Zabrali go. Ej, w sumie czekaj, mogę zamówić go przecież. Nie zabrali, spokojnie. Jak nie zabrali? Czekaj, mechanik. Bez sensu, po co mamy tam iść? Proszę, mogę go zamówić, bo jesteśmy daleko. Zadzwonię do Lestera i pojedziemy sobie spokojnie. Odholowany jest. No właśnie mówię ci. O, faktycznie. A dobra, to do Lestera zaraz zadzwonimy. Jak odbierzemy sobie tak jest, pojazd. Odbierzemy... Nie, jak odbierzemy pojazd, to nie muszą... Mogą nas gonić przecież. Chłopie, mamy BWP. No to dlatego wtedy zadzwonię do Lestera. Na BWP to wiesz, to mogą nas gonić, ile chcą. Czekaj, to kawałek dalej jeszcze. Nie, teraz chyba w teraz prawo. Teraz prawo, no tak, oczywiście. Dzień dobry, panie policjancie. Rozbił się. Lepiej się już zmienić. Nie tutaj. Nie wysiadaj. Bzi. Ja to specjalnie... No gdzie ty no, jedziesz? Bo ja mam specjalny wjazd tam. Aha. O, widzisz? Jezu, kto tak parkuje krzywo? Rany, normalnie co za goście z GTA, ja nie wiem. Jak tutaj te BWP aha, ty na samą górę. O, i zobaczcie, teraz normalnie wjedziemy. Dobra, to teraz ja mogę prowadzić BWP, a ty będziesz strzelał. Dobrze, dziękuję. Czekaj, zaraz ten. Tylko nie wysiada jeszcze, wiesz, bo to może... A grasz na padzie, czy na myszy na myszy w chwili obecnej gram, z klawiaturą. Aha, bo ja się boję, no że będę musiał w pewnym momencie strzelać do graczy i... To no. Może nie wyjść do końca. To nigdy nie wychodzi na padzie. Ej, gdzie jest? A, jest, stoi tam, dobrze. Co wysiadł? Szybko wysiadł. Tak jak ktoś zablokował. Ktoś zablokował przejście. No nie mogę, ja dobra. Wiecie. No ej. Czekaj. No weź sobie, użyj tej klamki, no. Jedziemy. Czekaj, chwila. Ale musimy się naprawić też. Przydałoby się. Dobra, okej. Okay. Co się naprawić tym autem? No. No co ty? Dobra, i teraz zobacz jak to, jak to wymiata, nie? Trochę. Boom! Boom! Powoli strzela, pewnie szybciej. Nie, dobrze jest. No co ty? Powinno znacznie szybciej strzelać. O. A tu jest jeszcze opancerzenie takie dla ciebie, na przykład dla gracza. Tak? Dla twojej postaci, no, że możesz mieć to takie opancerzenie. Ja nie wiem, jak ten TripAdvisor się nazywał. Albo czekaj, bo z tej misji robiłeś singla? Grałeś singla? Tak, oczywiście. No to tam jest taka misja z takim strojem pancernym, to teraz to można mieć tutaj w GTA. Można kupić za pół miliona. Za pół miliona, no. Testować, oczywiście, że tak. Ciekawe, jak to działa. To jest Kolos, o, ale taka misja, Kolos. Tak, Kolos, no tylko, że to trochę inaczej tutaj wygląda, ale działa podobnie. Znaczy nie, no w online jest Kolos.
Tak, tak, ja wiem, że w Kolos jest wolny. A żeś mu... tylko... wysadziłeś go. Tak? No. Nie ty? Nie, to nie ja, po prostu przejechałeś i go zniszczyłeś. Zmiażdżyłeś go. To PvP... PvP jest fajniejsze od czołga. Czemu włączyłeś łowce głów? Ja nie włączyłem, to musimy chronić cele. Moglibyśmy chronić. Nie no, zabijajmy je. Musimy... Jak? Nie możemy no ich zabijać, tego, no, bo... Ej, musimy... Zawsze w GTA się zabija, a nie ich chroni. Ty, ja proponuję jechać na bazę wojskową. Tak, jedźmy na bazę wojskową jeszcze finalnie, żeby sprawdzić, plan. Przetestować sprzęt. Zobaczymy, jak to z czołgami będzie wyglądało, ile wytrzymamy. Kurde, no właśnie. Uważaj tu na gracza jakiegoś. No to, tak, spokojnie, nie będę do niego strzelał, bo się później nerwował, wiesz. Zawsze nie chcę tak mieć jest. Wrogów na razie, jeszcze nie teraz. O ciupinkę później nie, czy... zrobimy rozgrywkę z graczami. I pokażemy dobrze. Im, gdzie ten, gdzie raki zimują. Dobrze. O, elegancko, kurczę. Widziałeś jakiś stancik? No. Ale policja nas nie goni, co? Nie, bo nie teraz wiem. Jest łowca, wiesz? Aha, jak to... jest wyzwanie, to się nie gonią. To jedziemy na bazę wojskową i tam wszystko także rozwali. A nie, zanim możemy... tu dojedziemy, to już się skończy chyba. Nie, na bazie wojskowej może być normalnie. Tak samo, jak jest no, jak jest chciałem skuterka sobie przejechać. No kurde, nie da mi przejechać skuterka, co? No. Nie da mi przejechać skuterka. Aha, przepraszam. No nic już, no. Bo ja sobie tak, wiesz, mówię sobie, postrzelam jeszcze trochę tutaj. No. Wóz strażacki! Zgaście się! Jest. No to teraz jak ten, tak jakby się odpalił ten tryb demolki. Oczywiście, to jest istny tryb demolki. Bo nie goni nas policja, możemy niszczyć ile się da. Dokładnie. I ile się nie da nawet. Ale fajnie wygląda, taki brudny teraz. Co to tak jedziesz na krawędzi? Zrobię ci miejsce. Proszę bardzo. Gdzie wymuszasz, typie? Ja mam pierwszeństwo. No. Rosyjski fotoradar. Rosyjski fotoradar, tak. Za szybko, nie? Za wolno, no. Tak wyglądają radiowozy w Rosji. Tak jest, no mnie po prostu od razu strzelają. To jest prawda. No jesteś na tym. Od razu PWP, nie? Że zaparkowałeś coś krzywo i od razu bang. Cię stawiają, nie? No od razu. Bang, bang, opa, tam krzywo parkowali. Od razu ich tam trzeba strzaskać. No. Dobra, to już niedaleko mamy do bazy. No dojeżdżamy prawie. A ciekawe, czy można nim misję. A można nim misję robić, bo to jest jako... ten budynek, to jest budynek chyba tego... tego mafiozy. Makaroniarza. Nie, to nie te... A, to może i tak, no. Nie pamiętam, gdzie Lorenzo się nazywa, czy jakiś... Mac Lorenzo. Bo to jest twój pojazd osobisty, tak? Zobacz. To jest jedyny pojazd osobisty, który może strzelać. Mhm. I który jest opancerzony jeszcze nawet. Który jest opancerzony, no. Znaczy nie, no, czekaj, jest jeszcze jakiś. Jednocześnie opancerzony, bo jeszcze jest Kuruma, tak? I jeszcze jest Insurgent. No tak. A Insurgent no, tak, ale nie może być chyba w garażu, nie? Właśnie to jest dziwne, nie? Powinien być jednak. Skoro ten pojazd może być już w garażu. Dokładnie. No ciekawe, czy można... Dziwne to jest. No ale patrz, wiesz o co mi chodzi? Można tym samochodem robić misję. Mm-hmm. Organizacja VIP zabili wszystkich. Mieli chronić. Właśnie ja też nie przeczytałem. Organizacja o. jaka dziwna sytuacja. Ty. Jak my tam wiedziemy? No spokojnie, jeźdź prosto na razie. Ja mam znam miejscówkę, znaczy, ja wiem. Gdzie wjeżdżasz bez problemu. On nie jest aż taki szybki, nie ja wiesz czy tam skoczymy. Ja czołgiem wjeżdżałem nawet, kurde. Tak? Tak, bez problemu. W które miejsce? Jedź na razie prosto. Dobrze, dobra. Potem w prawo. Teraz prawo tutaj. Teraz. Już tu? Tak. Już? Nie. Już teraz, nie. Teraz, o. Policja nas goni. Nic. I teraz tam prosto na tą górę, tak? No, dokładnie. Okay. Znaczy możesz użyć zawsze tego tam wjazdu, nie? Ty, co on taki? Wow, na dwóch kółkach. Na dwóch kółkach, tak. Nie, jeszcze jeźdź może drogą tam, bo to będzie tak łatwiej trochę. Użyj drogi, cofnij. Nie, tutaj damy radę, spokojnie. Mówiłeś, damy rajdę? Dobrze. No, tak, rajdę damy. Chociaż, nie wiesz, to chyba nie, zjeść na dół, bo... to będzie szybciej. No. Okej, okay, na razie prosto. Bo to nie ta górka, co ja myślałem. Nie, kawałek dalej. O, i to no jest ta górka jest. Tutaj. Tutaj, ta... O, czołg już jest po prawej. Już nas atakują? Dobra, zobaczymy. Elegancko. Jak damy radę na bazie wojskowej, to będzie dobry nie pojazd. Nie musisz się rozpędzać, spokojnie. O, i teraz tylko prosto jedź. Jadę. Widzisz? Jeszcze z górki to w ogóle dostajesz rozpędu. Hops. Woo. Jedź prosto. Uciekamy.
Dobra, no dobrze. Ja będę strzelał w czołga. Dobra, nie udało się na szczęście. Nasz pojazd jest szybszy. No i znacznie szybszy, o! I śmigłowiec nawet jest. No. Elegancko. Dobra, akcja. Weź tu powysadzać tych typów tutaj, co oni tutaj sobie. Dobra, trzeba zrobić. Trzeba zrobić tak. Wojnę na czołgi. Znaczy, ruszaj się, bo pewnie jak czołg wjedzie, to od razu wiesz, nam walnie. Z grubej rury. No właśnie oni są. O jest, jedzie czołg. Nie, to nie czołg. Musimy zrobić starcie z czołgiem. Oczywiście, że tak właśnie dochodzi. Jest, jedzie! Dymi się! Dawaj go! Dwa strzały poszedł, dobra. Tylko musisz się ruszać. No dwa strzały? Jak na dwa strzały? Albo na jeden nawet. Nie, no co ty? Nie, chyba, że był taki zmęczony już. A nie, bo... Patrz, leci samolot, zobacz, na nas leci samolot. Naprzeciwko. Jak na... Nie na nas. A on wystartował dopiero. Nie widzę. Dogonimy go? No jak nie widzisz? Nic nie ma. Coś ladży na razie, ale nie ten. Znaczy, widzę, podejrzewam, że samolot auto pewnie wytrzyma więcej, tylko ty parę razy wysadziłeś samochód, nie? Czy raz? No... To zdecydowanie... Nie, bo wiesz co, bo my wzięliśmy sobie ten samochód BWP z tego... zrekwirowane i ono nie było naprawione. Aha. No, jakbyśmy zajechali do Los Santos Customs, to mógłbyś to naprawić. Albo inaczej, zamówić to... Ciężarówkę. Mobilne to to, no, mobilne no, centrum musielibyśmy zamówić. I tam to sobie naprawimy. Naprawić. O. Czekaj, ale musimy to tak przetrwać zrobimy. Jeszcze. Czekaj chwilę, spokojnie. Chcesz tu przetrwać? Oczywiście, że przetrwamy tu. Ja nie przetrwa? No już przetrwaliśmy, cieszę się, że zdominowaliśmy całe wojsko. Tak? W sumie racja. Wystraszyli się, zobacz, nie ma czołgów. Wystraszyli, nie ma czołgów, nie ma myśliwców, nie ma... Nie ma niczego. Nikogo. Jest myśliwiec, co? Jest czołg, dawaj go, dawaj. Tu, po prawej, po lewej. Ty, jeden strzał i po nim? To jest antyczołg w takim razie. Dokładnie. Jedź tam do niego, tam jeszcze jeden jest, tylko pewnie rypnie. O kurde! O, dwóch! Chowam ale się. Nie widziałem! O nie! Zginęli. O ja. To było dobre. To było dobre. Nie no, dobra maszyna. Maszyneczka. Elegancka. Podoba mi się BWP. Także ocenicie tam na komentarzach, czy wam się podoba też BWP. Ja myślę, że idealny pojazd do jazdy po mieście, co nie? Ja też tak myślę. No, także tym symbolicznym akcentem dzięki, trzymajcie się, pa pa! Na razie.